zostały po prostu w związku z tym przeniesiemy je też na budowę kanalizacji w miejscowości Ostrowek. Dlatego ta zmiana nie jest uwidoczniona w załączniku numer 2, bo tu tylko wzięliście Państwo kwotę 210 tysięcy złotych, dlatego że te 40 tysięcy było już w tym rozdziale w dziale, tylko między zadaniami zostało przemieszczone. W rozdziale, w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale gospodarka odpadami dokonujemy zmniejszenia wydatków w kwocie 3000 zł w ramach zmian w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej. Te środki zostały przeniesione do rozdziału właśnie 901 gospodarka szkodowa i ochrona w rozdziale 915 oświetlenie punktów bloków i dróg tu dokonujemy zwiększenia w kwocie 19 tysięcy złotych wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. I dotyczy to realizacji zadania budowa oświetlenia ulic, placów na terenie gmin w miejscowości Michałów, Ostrówek, Klemów i Wola Raszkowska. Szczegółowe odzwierciedlenie jest w załączniku numer 3 dotyczących wydatków inwestycyjnych. Ta zmiana również wynikła z przeprowadzonego przetargu i środki, które mieliśmy zabezpieczone pierwotnie na ten cel, były niewystarczające. Stąd jest to zmniejszenie. W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 999 pozostała działalność, wprowadza się wydatki w ogólnej kwocie 33 586 zł. W tym kwotę 30 tysięcy złotych przeznacza się na zakup drzew i krzewów w celu dokonania nasadzeń zastępczych w związku z decyzjami zezwalającymi na wycinkę drzew. I kwotę 3586 zł na wydatki związane z ochroną środowiska, po co był wpływ po stronie dochodów i mówiłam, że mają być wyznaczone na wywóz termitu i utylizację. Natomiast jeszcze mamy zmianę, to co wcześniej mówiłam, już przy zmniejszeniu wydatków w dziale 754, rozdział 754-95. W dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego pozostała działalność rozdział 921-95. Dokonaliśmy zwiększenia wydatków o około 10 tysięcy złotych. Środków przeniesione zostały właśnie z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa. Rozdział 754-95 pozostała działalność na oczyszczenie i otworzenie tego stanu w miejscowości Roszczyn. Został ustalony deficyt w kwocie 6 437 381,64 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu sprzedaży obligacji. Jest to kwota 2 160 484,81 zł. Pożyczką pomostową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2 230 419,98 zł i wolne środki w wysokości 2 046 476,85 zł. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 276 896,83 zł oraz rozchody budżetu z tytułu składki kredytów i pożyczek w kwocie 839 515,19 zł. Jeżeli są jeszcze jakieś szczegóły, mogę zadać na to. Dziękuję. Zrealizacji zadania o podmieniu między warszawskimi i Warszawskiej.
właśnie nie muszę być coraz głośniej, nie słyszę. Ale ja nie śpiewam. Dobrze. Dzień dobry Państwu, przepraszam za spóźnienie, ale dzisiaj udzielam umówione wcześniej spotkania w Warszawie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Zarządzie Dróg Wojewódzkich, dlatego też niestety spóźnienie godzina się dostać troszkę trudne. Natomiast jeśli chodzi na odpowiedź, proszę Państwa, a to dlatego, że odwodnienie ulicy Słonecznej Warszawskiej jest jakby po środku jezdni, to powoduje, że trzeba od ręki od razu naprawiać całą jezdnię. Dlatego też to były za duże koszty, bo to jest około 700 metrów, więc żeby odbudować jezdnię, to naprawdę trzeba by było uwagi, żeby to w tej chwili zrobić, kiedy zaczynamy jeszcze robić wodociąg. Bo jeszcze stało wodociągu nie jest zamknięte, dlatego też zrezygnowaliśmy z tego kolektora, to może się uda w przyszłym roku. To jest taka moja odpowiedź. A ponieważ może jeszcze pytania komisji Sztywny Konstyn, ponieważ mamy decyzję na budowę, jest projekt i mamy projekt również na budowę ulicy Świętej Faustyny, robimy w tym roku wodociąg, to dobrze by było, żeby położyć sieć kanalizacyjną tak, żeby to już ulicę będziemy modernizować w przyszłości, to żeby już ta pełna infrastruktura była wybudowana i bez żadnych problemów wtedy można budować ulicę. Dlatego też tak jest to przeniesienie. Tak jest, po szczegółowej takiej szczególnej analizy, kiedy byśmy usiedli do przedmiaru roboty, do przetargu, żeby to wszystko spiąć i no, niestety tutaj głębokość jaka jest, bo przy wodociągu żeby po prostu pół metra było wycięte i nic by się nie działo za gęście, natomiast przy kanalizacji, która jest w granicach 4 metrów, no niestety to już jest dewastacja całej szerokości prawie ulicy. Podpisane są umowy, ale płacią
więc nie robiłam emisji już w tej chwili, żeby nie leciały odsetki po prostu, żeby były oszczędności. Emisja ta, podejrzewam, że pierwsza emisja tych obligacji do zapłacenia faktur nastąpi koniec października, albo początek listopada. Takie mam założenie. Obligacje tak. Druga sprawa, pożyczka pomostowa. Tą pożyczkę pomostową prowadziliśmy już na poprzedniej sesji. Była podjęta uchwała w tej sprawie. Tak jak mówiłam, ona jest zaciągnięta ze względu na to, że mamy podpisaną umowę na dofinansowanie budowy wodociągów. Z racji takiej, że musimy najpierw w ramach programu operacyjnego Odnowa Wsi włożyć swoje środki, a potem nam refundują, w związku z tym zaciągamy tą pożyczkę z wojewódzkiego funduszu. Jeszcze nie, złożony jest wniosek, dostaliśmy pismo, czyli tak zwaną promesę, że te środki nam przyznano. Ale fizycznie jeszcze nie podpisaliśmy z panem wójtem takiej umowy. Myślę, że w najbliższych dniach będziemy wezwani do podpisania tej umowy. I w momencie, kiedy zostanie wybudowana ta infrastruktura wodociągowa, dojdzie do rozliczenia, my przedłożymy rozliczenie do jednostki w ramach programu operacyjnego Odnowa. W momencie, kiedy odzyskamy te środki, spłacimy tą pożyczkę. Z założeń umowy, którą podpisaliśmy w ramach tego dofinansowania, spłata pożyczki nastąpi w dwóch tak jakby transzach, bo takie jest rozliczenie przewidziane. I myślę, że pierwsza transza nastąpi rozliczenie w pierwszym półroczu przyszłego roku, a druga transza w trzecim kwartale następnego roku. I ta pożyczka będzie wtedy spłacona. Nie znam, gdzie się spłata tej pożyczki w przyszłym roku. Nie rozliczenie jest inaczej, więc... I tyle mogę powiedzieć. Natomiast odnośnie wolnych środków, tego podziału, środki, które mieliśmy, proszę Państwa, zabezpieczone, może to wynikło też z tego, Karkowa teraz w tym budżecie nie powiedziałam przy omawianiu. I tu jest mi głowa, proszę Państwa, bo po poprzednich uchwałach mieliśmy pokrycie deficytu tak jakby z dwóch źródeł. Nadwyżki budżetowej i wolnych środków. Zmieniła się interpretacja wolnych środków. I to, co było u nas nadwyżką, to są te wolne środki. I musiałam to wszystko połączyć. I stąd to wynikła ta duża kwota i może to pana zmieniło. Nie, no ale to mówię, ale to też wynika teraz. Do tej pory to funkcjonowało jako nadwyżka budżetowa, bo w tamtym roku wynik finansowy zamknął się u nas nadwyżką. Natomiast zmieniła się interpretacja przepisu wolnych środków. I tak, to już będą wolne środki, nie będzie wyznaczona ta nadwyżka, bo nie została ograniczona. Radna Maria Wygarzewicz. Moim
Nie można, jeżeli to trzeba zaleźć, to proszę słuchać. Trzeba zanegować. Czemu? Spokojnie się wypowiem. Pani Janagre, może do rzeczy. Rzecz polega na tym, że chcę Państwu wskazać, że dzisiaj kolejny raz zmieniamy budżet gminy Klębów na 2014 rok. Od kilku lat składane są wnioski o te same inwestycje dla jednej miejscowości. Od kilku lat te inwestycje nie są realizowane. Państwo uczestniczą w każdej sesji, bo większość z nas jest na tej sesji. Znają Państwo te problemy i oczekiwałabym, żeby Pan mój pismem odpowiedział mieszkańcom, dlaczego nie można zrealizować, bo mają dalej tego oczekiwać. Panie Przewodniczący. Ale te kwestie może Pani poruszyć w interpelacjach, bądź w sprawach różnych. Kwestie pism mieszkańców. Ale nie w projekcie, nie w rozkładach Pani projektu uchwały. Ale w sprawie zmiany to są pisma do budżetu Pani Przewodniczącego. Wymienia na temat mojej miejscowości też nie ma. Ale Pan mówi o Pani miejscowości, powiedział takie, że to jest. Pani Radna, do budżetu, a nie do zmian budżetu. Jeżeli chodzi o wydatki na mieszkańca Ostrówka, w tej kadencji jest to zero. Ale chciałam w taki sposób nie postępować.
kazała oczywiście i ja po prostu bardzo bym prosiła o wprowadzanie tutaj całego grona w błąd, bo nie istnieją takie przepisy, które nakazują odpowiedzi na wnioski do budżetu, uzasadniania tej odpowiedzi. Odpowiedzią jest projekt budżetu, który po prostu jest przedstawiany na sesji. A jeżeli zna Pani takie przepisy, to bardzo proszę o ich podanie. Do odpowiedzi na pytania Pani Radnej nie odpowiem, bo to jest akurat nie do zmian w budżecie, które są wiodące, tylko z wnioski, które były składane. I to jest temat. Radna Pani przestawiłem
swój wniosek do marszałka, że my będziemy skracać w pierwszym i drugim kwartale 2015 roku. W momencie, kiedy, bo to, ta pożyczka to jest tylko na ten moment, kiedy my wypłacimy środki finansowe, musimy wypłacić wykonawcy, składamy wniosek o opisanie wszystkiego, jaka kwota danej faktury jest nasza, pozostała od marszałka i wtedy to przesyłamy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oni występują i wydają bankowi nakaz wypłacenia tej kwoty. Także to z chwilą, kiedy zakończymy inwestycje, rozliczać i wypłacać, również nie będzie tego długu. Czyli w przyszłym roku